Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Gelek z tej strony i zapraszam was do kontynuacji w grze The Last of Us. No a my lecimy dalej z miejsca, w którym żeśmy zakończyli naszą przygodę. Tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, zachęcam do lajkowania, subskrybowania oraz komentowania. Przypominam, że zbliżamy się do wieży nadawczej. O cholera! Skręcie się! Jebany snajper! Widzieliście, skąd strzelał? Z drugiego końca ulicy. Dobra. Zostańcie tutaj. Nie! Zanim zaczniecie, spróbujcie odwrócić się. Ja w tym czasie spróbuję go podejść. Okej. Ostrożnie. Próbujesz się do mnie podkraść? No, musimy tutaj coś wymyśleć. Tam jakieś opuszczone coś jest. Tylko nie wiem, czy tam będziemy mogli wejść. No i po co mu to było? Zobaczmy, czy tu jest czyste w miarę. Wygląda na to, że tak. O, tu jesteś! O, mamy tutaj amunicję, dobra. No właśnie, chowam się. Czekajcie, czy możemy coś sobie tutaj wyprodukować? Zobaczmy. No na razie niespecjalnie. Tu mamy wszystko na maksa, gdybyśmy mieli... broń białą, to wtedy można by było to ulepszyć, ale... no na tą chwilę nic więcej nie będziemy robić, dobra. Właśnie to zrobiłem. Jestem schowany w domu. Tutaj oni są. Sprzedziemy. Oj! Jak on mnie dojrzał? Stamtąd on gdzieś celuje, więc... Może tego użyjemy? Ale chyba to jest za słaba luneta. Zaraz zobaczmy może. Nie. Spróbujemy z tej strony.
Tu jest jakieś przejście, nie ma. Tu jest czysto. Chyba. Przypominam, że gra nie do końca nam zawsze mówi, czy faktycznie jest jakiś przeciwnik w pobliżu, co już żeśmy się mieli okazję przekonać. On cały czas strzela, ten ktoś. Spójrzmy sobie tutaj. Tu nic nie ma. Puchy. O, patrzcie. Nie zgubić go. No chodźcie, chodźcie tutaj do mnie. Nie, nie widzę go. Rozdzielicie. Ciekawe, czy tu wejdzie. Nie, nie wchodzi. Tu drugi jest. Nie uciekaj, nie uciekaj, nie uciekaj, nie uciekaj. Dobra. Czy tu coś było? Było. Ten skurwiel zapłaci za to! O, tak na pewno. Tutaj się na niego zaczęliśmy. Oj, dostałem. Tu nie ma nic. Dobra. Jakiś batonik by nam się przydał. Ostrożnie, mamy tu kolejne ciało. Szukamy dalej. Tu jest jeden i tu jest jeden, dobra. Dobra. No jak wszedł, to już jest nasz. Cicho, cicho. No i tutaj jeden jeszcze, dobrze. Chodź, 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 chodź. Dobra. Aha, miał tutaj koktajl Mołotowa, dobra. Czy to już są wszyscy?
Chyba niekoniecznie. Czy w tym spalonym budynku coś tu jest? Chyba raczej nie. Wysuw się. O, patrzcie, ile tutaj jeszcze się pojawiło. Skąd oni się tu wzięli? Oj! Chłopcy! Czekajcie. Tu jest ich trzech, dobra. Tu jest jeden na górze, trzech na dole. Dobra, powolutku, po cichutku. Żeby się za bardzo nie odsłonić. Zginiesz, dupku! Dobra, gdzie oni są dalej? Tu jest dwóch jeszcze. Kurde! Zostałem, nie? Trzeba się wycofywać. Niedobrze, niedobrze. Czekajcie, może sobie apteczki zażyjemy jednak. Dobra. Jedną apteczkę można jeszcze dorobić. O. Tak będzie lepiej. Dobra, może z tego... Tu go nie ma! Tu jeszcze dwóch chyba jest, dwóch albo... No i ten na górze to trzeci. Zaraz, ja tu troszeczkę inaczej rozegram. Gdzie się schowałeś, skurwielu? Na górę wejdziemy. Tu jest ich dwóch. W tym spalonym budynku! Jak ich tam zajść, się zastanawiam. A dokąd to się wybieramy? Braci chłopcy! Tutaj on jest na górze, patrzcie. Jak to tutaj podcelować w niego? O, gdzie polazłeś?
Kurczę, strzelę w niego, a on... W tym spalonym budynku! Jakoś coś nie bardzo reaguje na te strzały. W tym spalonym budynku! Zapłacisz za to! Dobra. I tu już jest czysto, tak? Tam coś mamy. Woda, dobra, bierzemy. Ciasteczko, bierzemy. Ja bym chciał tu się przedostać na drugą stronę. Oj, niedobrze. Niedobrze. Dobra. Oj. No nie. Nie, 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 nie. Niewiele brakowało. Aj. Gdzie my jesteśmy? Gdzie nas przerzuciła gra? Nie spodziewałem się tamtego przeciwnika. Dobra, czekajcie. Musimy tutaj troszeczkę szybciej to rozegrać tym razem. Oj, tu jeszcze jest tych trzech. Pożałujesz tego. Dobra. Widzę cię. Braci. Dobra. Dobra. Dobra, lecimy na drugą stronę. Trochę się cofniemy. I lecimy tutaj. Dobra. Tu jest w miarę spokojnie. Zniknął. Hej, jest. No nie. Dobra. No i w tym momencie już niestety musimy zażyć apteczki. Dobra. Doróbmy sobie jedną. I weźmy co możemy wziąć. Tutaj parę nabojów. Tego potrzebowaliśmy do kolejnej apteczki, dokładnie. Może jeszcze jakiś batonik się tu znajdzie po drodze? No nie, nie tym razem.
Radar nam mówi, że tu nikogo w pobliżu nie ma. Tylko czy można mu wierzyć? Dobra. Przedostajemy się do kolejnej chałupki. O, czekajcie, tutaj jest piwnica. O, śrubki. Pięknie, my lubimy śrubki. I tam jeszcze coś leży. Tu kolejne śrubki. Tu kolejne śrubki. Ładnie. I kolejne. Zamurowane. A mianowicie zabite dechami. Zgubił mnie chyba. Więc przejdziemy z powrotem sobie tędy, którędy żeśmy szli. O, jeszcze jedne śrubki, których nie zauważyliśmy. Dobra, do tej części dostańmy się. Tu niby czysto. O, właśnie, tego potrzebowałem. Batonik. Nie, batonik to był? Batonik chyba. Wziąłem coś, nie patrząc nawet co. Niby czysto. Woda. Punkty doświadczenia. O, komiks chyba, ale niestety nie do podniesienia. Tu jakieś książki. O. Zaraz. Może tutaj nam się uda jakoś delikwenta. Skąd on celuje? A, stamtąd. Widzę. A, nie, tutaj nie da nam to żadnego efektu. Dobra, schodzimy niżej. Oj. Jak tu go okrążyć w jakiś sposób? Aha, tu jest ta... Dobra, przejdziemy tędy jednak dalej. No bo tu już więcej nikogo nie ma. Tak patrzę. On tu mnie nie widzi, chyba. Jest jakiś dom. Tak, czyli od tyłu zejdziemy, dobrze. O, 25 śrubek, pięknie. I zejdziemy, towarzystwo, od tyłu.
Może jakiś batonik? Niestety. W zasadzie tu nikogo chyba nie ma. Więc możemy chyba bez problemu normalnie się poruszać. A jesteśmy chyba już w tym samym budynku co i on. Tak przypuszczam. Tak. Dobra, jak mamy się spotkać z nim, to ja sobie wezmę jeszcze niestety jedną apteczkę. W międzyczasie jedną wytworzymy, co by móc zbierać kolejne rzeczy. Może na to sobie zmienimy i przeładujmy. Gdzie ten typ jest? Tutaj jest jeszcze piętro jedno wyżej. Tutaj jest czysto w miarę. Jest już pusto. Dobra. Zobaczmy, gdzie jest towarzystwo. No co, on był i się zmył? Już tu był chyba piętro wyżej gdzieś. Więc ja już go nie widzę. Dziwna sprawa. O, to pokój dziecięcy chyba. Tu nie ma nic. No był gość i zostawił, kurczę, i uciekł, no... O, patrzcie, ten karabin. No nie! On się schował, ale radar go nie widział. Dobra. Dobra. Jeden jest. Dobra. Dobra. Aj. Kolejny. Ładnie. Ruszajcie się. Jasna cholera. Tam jeszcze ktoś? O! Schował się, moment. Co jest? Dobra. I tu jeszcze jeden. Dobrze. Ciszę, spokój. O kurczę, patrzcie. No nie! Co ja teraz mam zrobić? Myśleliście, że nam uciekniecie? Co? Wróciliśmy z
Zaraz, to chyba nic mi się nie uda. Jak będę celował w ten pojazd opancerzony. A, tu jest jeszcze jeden koleś, dobra. Oj, 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 oj. Dobra. Dobra. Wiejcie! Kurczę, co ja mam zrobić? Tu jest gość. Chyba niekoniecznie. Oj. Uciekajcie! Co ja mam tu zrobić? Kurczę. Co, w opony strzelać? Zaraz zrobi ci się gorąco. O. Oj, oj, oj. Dobrze. Rany, ale to była jazda. No była. W porządku sam? Nic mi nie jest. Dzięki, Joel. Nie ma problemu. Okej, udało się. O, miałem strzelać? Do kogo? Porządku. Sam! No nie! Henry! Dobra. Sam, w porządku? Tak, nic mi nie jest. Na pewno? Nic mi nie jest, mówiłem. Dawaj, dawaj! Ojejku, ile tego? Dobra. Ojejku, nie mogę niżej celować. Niedobrze. Niedobrze. Szybciej. Co jest? Zostawił to. Ile tego towarzystwa tu leci? Patrzcie. Jesteś cały? A, oni weszli do budynku, dobra. Nie, wszyscy cali. Nic się nie jest. Dobra, chyba pora stąd spadać. Chodźcie. Idziemy. Ojejku. Wiejemy. Jaja sobie robisz. Nie, poważnie. Były urodziny Tomiego. Miał tylko jedno życzenie. Wypożyczyć dwa Harley'e i ruszyć w trasę. O, stary. Dałbym się pociąć za rundkę dookoła bloku. Chociaż jedną. I jak było? Dobrze. Nawet bardzo. Dobrze? Czy ty go słyszysz? Człowieku, dawaj szczegóły. Opisz go. Wiecie co? Chyba lepiej będzie, jak zostawię was samych. Hm? Nie, nie, nie. Eli. To nie jest zwyczajny motocykl, dobra? Musiałabyś wsiąść na to cacko, poczuć moc, przekonać się sama. O, tak. A skąd wiesz? No, widziałem go w moich snach. Okej. Chyba nikt ode mnie już tutaj nie dotrze. Najgorsze jest to, że nie wiem, co powiedzieć Samowi. Wiesz co? Mam wrażenie, że ci dwaj są sobie przeznaczeni. Co robisz? Przeglądam zapasy, które dzisiaj znaleźliśmy. A, rozumiem. I jak tam nasze brzoskwinie w syropie? Henry cię przysłał? Nie. Dlaczego miałby mnie przysłać? Żeby sprawdzić, czy czegoś nie spieprzę. Myślę, że wszyscy nieźle się spisaliśmy. Zwłaszcza ty. Wszystko w porządku? Ta, nic mi nie jest. Dobra. To dobranoc.
Czemu ty nigdy się nie boisz? A kto powiedział, że nie? To czego się boisz? Poczekaj. Skorpiony nie są fajne. I nie lubię samotności. Boję się, że zostanę sama. A ty się boisz? Boję się zarażonych. A jeśli to wciąż są ludzie? I tam w środku są uwięzieni we własnym ciele? Boję się, że mnie też to spotka. Okej. Słuchaj, po pierwsze tworzymy zespół. Pomagamy sobie nawzajem. Po drugie... Zarażeni tylko przypominają ludzi, ale w środku już nimi nie są. Henry mówi, że ich już tu nie ma. Że wrócili do swoich rodzin. Do nieba. Myślisz, że to prawda? A sama się zastanawiam. To znaczy, chciałabym w to wierzyć. Ale nie wierzysz? Chyba nie. Tak. Ja chyba też nie. Z tego wszystkiego prawie bym zapomniała. Proszę. Nie pokazuj mu, to ci go nie zabierze. Okej. Padam z nóg. Śpij dobrze. Nie pachnie. Dzień dobry. Gdzie sam? Niech się przynajmniej raz wyśpi. A. Jak chcesz, żeby zjadł z nami, to idź go obudzić. Okej. Sam? Sam! Co? Cholera, zaraził się! Kurwa, to mój brat! Jebać to! Cholera! Eli, nic ci nie jest? Nie, o Boże! Sam? Nie. Sam? Henry? Nie ruszaj się. Henry! Coś ty zrobił? Sam! Wezmę od ciebie broń, okej? Okej, spokojnie. To twoja wina. Nikt tu nie jest winny. To wszystko twoja wina! Henry! Henry, nie! O Boże. Jackson. To znaczy, że jesteśmy blisko miasta, prawda? Tak, parę kilometrów. Gotowy na spotkanie z braciszkiem? Po prostu chcę tam dotrzeć. Denerwujesz się? Sam nie wiem. No i kończymy ten odcinek tym smutnym niestety akcentem. Sam zginął. Henry też. No cóż, tak to bywa.
Zapraszam do subskrybowania, lajkowania oraz komentowania. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Cześć.